Mieszkanka Wejherowa złożyła skargę w związku z uniemożliwieniem pochówku jej męża na cmentarzu parafialnym przy ulicy Roszczynialskiego. Jak napisała, prezydent nie dysponuje miejscami na cmentarzu. Radni uznali skargę za bezzasadną. W dyskusji argumentowano, że prezydent miasta nie miał możliwości dokonania pochówku, gdyż właścicielem cmentarza jest parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej w Wejherowie. Jednocześnie prezydent nie został poinformowany przez administrację kościelną o tym, że w marcu 2019 roku zabraknie miejsc na cmentarzu. Nie mógł więc z wyprzedzeniem temu przeciwdziałać. Prezydent podjął wszelkie konieczne czynności w celu poszerzenia istniejącego cmentarza, co obecnie jest w toku. W związku z zaistniałą sytuacją radni uznali za konieczne uruchomienie na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto. Procedury konieczne do uruchomienia cmentarza komunalnego potrwają od 2 do 6 miesięcy.